Okej, udało mi się dopaść zwycięzcę ostatniego odcinka. Waldku, możemy troszkę do światła jeszcze bardziej. O, dzięki. 2 sekundy przewagi teraz na tym odcinku. Co sprawiło, że tak dobrze pojechałeś? Zmieniliśmy opony z tyłu na twardszą mieszankę. Od rana błądziłem z tą oponą, nie wiem, gdzieś przestrzeliliśmy się z twardością opony i tak naprawdę od samego początku, od rana nie mogłem sobie poradzić z tyłem. I teraz po pierwszym przejeździe wieczornym podjęliśmy decyzję, że zmieniamy na twardszą mieszankę z tyłu i po prostu inny samochód. To jednak jeszcze nie te temperatury. Słuchało, jechało i zrobiliśmy wynik. Jak to auto się sprawuje? Bo to jest w ogóle Ford Fiesta Proto, tak? Czy ona jest na podzespołach i napędach z Evo? Tak, to jest dokładnie Evo 9 pomieszane z Evo 10, jeżeli chodzi o zawieszenie. Zachowuje się dobrze, jedziemy jak widać szybko. Tak. No bardzo, bardzo szybko, naprawdę ma odejście ten samochód, to muszę przyznać. Powiedz mi, jest szansa, że w tym roku wygrasz Memoriał? No nie wiem, bo... chciałbym na pewno. Jeszcze jutro mamy 3 odcinki, to jest motosport, wszystko się może stać. Wiadomo. Oczywiście nie jest łatwo prowadzić. Nie jest łatwo utrzymać prowadzenie, no będę cisnął, oczywiście mam już takie doświadczenie, że wydaje mi się, że ciśnienie wytrzyma, musi też jeszcze sprzęt wytrzymać, musi być dużo szczęścia. No wiadomo, maszyna musi też nie zawieść, prawda, i tak dalej. Mamy nadzieję, że jutro nam się wszystko poukłada dobrze. Super, no to dzięki w takim razie, ja trzymam kciuki, powodzenia. Możesz pozdrowić wszystkich fanów OMG Vlog dla mnie? Oczywiście pozdrawiam wszystkich fanów. Kibicujcie jutro do końca. Kibicujcie jutro do końca i bądźcie z nami, bo będziemy jutro dalej tutaj nadawać. Dziękuję. Dzięki. Na żywo. Na żywo. O nie. Tak, tutaj mamy pilota Daniela Stawierskiego. Nie. Danielu, jak wrażenia w Proto? Super. Tak? Rewelacja. Kierowca się spisał, auto też zadziałało, jest super. Super, dzięki. Walczymy do jutra. Powodzenia. Hej.